sensie jakby... nie ma co tłumaczyć. Jak ktoś się zgłupi, to będzie głupi. W kwietniu 2019 roku dwóch youtuberów, a mianowicie Pacio oraz Damian Chad, podjęli się wyzwania, które polegało na powiedzeniu ileś tysięcy razy danego słowa. W tym przypadku byli to członkowie domu ekipy Freeza. Cała akcja stała się bardzo popularna, przez co twórcy obydwu kanałów zostali zaproszeni do samego domu ekipy i spędzili tam dzień. Po całej akcji wrócili oni do nagrywania swojego poprzedniego kontentu, jednakże w przypadku Damiana nie trwało to długo, ponieważ jakiś czas później zaczął on znowu robić live'y, w których powtarza dane słowo. I pewnie zapytacie się, co w tym złego. No nic. I tak mi się również wydawało, aż do dzisiaj, kiedy to Chad zrobił live'a, na którym powtarza 100 tysięcy razy dom X. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że youtuber oszukuje i klika więcej razy niż mówi. Czyli przykładowo, powie frazę 5 razy, a w tym czasie licznik nabije 15. Mało tego, że Damian oszukuje, to jeszcze nieudolnie tłumaczy się tym, że aplikacja, której używa, jest słabo zrobiona, co trochę mnie rozbawiło. Ponieważ liczników w internecie jest całe multum i wystarczyłoby aktualny zmienić na inny, czego Damian rzecz jasna nie zrobi, ponieważ ten, z którego korzysta, jest najprawdopodobniej tak napisany, aby nabijał więcej. Mało tego, w momencie, kiedy napiszecie prawdę na czacie, zostaniecie wyciszeni lub zablokowani. Brawo, moderacja. Pewnie w takim razie zastanawiacie się, po co on to w ogóle robi. Główne powody są dwa. Po pierwsze, kanał Damiana, jak na swoją liczbę subskrypcji, ma dosyć słabe zasięgi, które bardzo łatwo youtuber może naprawić tym, na czym się wybił, jednocześnie zyskując pieniądze z donate'ów. Ponadto, czat pewnie liczy na to, że zostanie zaproszony do domu X, przez co zdobędzie trochę rozgłosu. Najbardziej w tej całej sytuacji bawi mnie to, że Pacio, czyli wcześniej wspomniany youtuber, ma o wiele większe zasięgi, a pomimo tego nie kontynuuje dalej tej zabawy w celu polepszenia sobie statystyk. Uwaga, uwaga, szybki update. Dosłownie przed chwilą wszedłem na live'a do Damiana, aby dograć sobie scenę do tego filmu i to, co zobaczyłem, totalnie mnie rozwaliło. Weszliśmy już na etap, gdzie youtuber nabija sobie cyferki, nawet jak się nie odzywa, co moim zdaniem jest zwyczajnie żałosne. Jak się nie odzywam? Ej, co jest? Kiedy się nie odzywałem? A, że w sensie, że wtedy. A nie, to tylko było dlatego, bo wtedy wcześniej mi wywaliło live'a, nie? Ej, patrzę, w ogóle telefon jak mi się mega rozwalił. Nie ma co tłumaczyć. Jak ktoś się zgłupi, to będzie głupi. Serio, nie ma co tłumaczyć. Okej, słuchajcie, jeszcze jeden update. Wszedłem teraz, żeby nagrać, jak właśnie lecą mu te... Jak mu lecą te liczby na liczniku, bo akurat robił sobie przerwę i teraz po tej przerwie wznowił ten challenge. I ku mojemu zdziwieniu nagle zaczął liczyć to normalnie, zupełnie tak jakby się obawiał, że ktoś na niego film nagra, co nie zmienia faktu, że jest aktualnie przy 70 tysiącach i większość z tego została wbita właśnie tak, jak nie powinno to wyglądać, więc w sumie film i tak będzie opublikowany. Także no beczunia trochę. Do następnego, no i siema.